Witamy Państwa w kolejnym nagraniu z serii Filozof na kanapie. Dzisiaj naszym gościem nie filozof, a filozofka, dr Justyna Rynkiewicz z UMCS-u, a dokładnie z Katedry Estetyki i Filozofii Kultury. Witaj, Justyno. Dzisiaj będziemy mówili o autentyczności, trochę wokół ostatniego numeru Filozofii, który mam nadzieję Państwo już kojarzycie, więc to jest pretekst do porozmawiania o autentyczności. Nasz gość dzisiaj, tak jak powiedziałem, jest filozofką, Justyna jest filozofką, ale jest też psycholożką. Interesuje się w ogóle człowiekiem, ale przede wszystkim w relacji do innych ludzi, jak człowiek realizuje siebie, swoje człowieczeństwo właśnie w relacji z innymi, jeśli dobrze rozumiem. W szczególności filozofią dialogu i filozofią egzystencjalną. Na pewno o tej drugiej dzisiaj trochę będę chciał cię dopytać. Poza tym Justyna jest też zaangażowana w projekt Przyjazny Uniwersytet, a w ramach tego projektu jedna z działalności to jest tak zwane psychokino. Też na pewno jeszcze o tym dzisiaj powiemy. To są pokazy filmów razem z pewnymi dyskusjami psychologicznymi, ale również o wątkach filozoficznych. Poza pracą na uczelni Justyna zajmuje się prowadzeniem warsztatów z poczucia własnej wartości, wyrażania siebie, swoich emocji. Bierze też udział w otwartych seminariach filozoficzno-psychiatrycznych, a poza tym jest żeglarką, tak zupełnie prywatnie. Tak. Tak. Także witaj jeszcze raz, witaj Justyno, bardzo cieszę się, że jesteś z nami. No dobrze, no i zanim przejdziemy do samej autentyczności, ten temat autentyczności to temat interdyscyplinarny z pogranicza kilku dziedzin. Jest filozofia, ale jest właśnie oczywiście twoja psychologia również, jest socjologia, są pewnie jeszcze inne dyscypliny społeczne. No właśnie, co filozof może wnieść do takiej debaty? Co w ogóle filozof może wnieść, pomóc tym dziedzinom społecznym, czy może, czy nie może, czy one powinny być jednak uprawiane niezależnie, czy jakoś jednak jest między nimi interakcja, czy powinna być? No ja uważam, że owszem, tak, powinna być ta interakcja. Psychologia bardzo mocno korzysta jakby z filozoficznego namysłu. Tak samo oczywiście w drugą stronę to, czego jakby co do wypracuje psychologia, może być świetnym materiałem do filozoficznego opracowania. Ja pamiętam taką, to może zacznę takie anegdoty, pamiętam jak miałam napisać egzamin i dostałam na nim pytanie, jakie są podstawowe założenia behawioryzmu, tak? A to był ten czas, w którym studiowałam również filozofię i miałam metodologię nauk. Mm-hmm. I miałam ochotę napisać, że behawioryści uważają, że świat realny istnieje i że jest poznawalny metodami naukowymi, tak? Bo to są ich podstawowe założenia. Oczywiście behawioryzm sam sobie nie zadaje takich pytań, ale właśnie filozofia jest takim, powiedzmy, namysłem, który każe stanąć troszeczkę krok wstecz i zapytać, tak? Co takiego się kryje pod tym w ogóle, że możemy na przykład uprawiać naukę? Więc to jest praktycznie dostarcza tych metodologicznych informacji. Zostając jeszcze przy behawioryzmie, na przykład jest coś takiego jak manifest behawiorystyczny Watsona, w którym ten psycholog mówi, to tylko i wyłącznie nas interesuje w człowieku, co da się zaobserwować. Cała reszta to jest jakaś czarna skrzynka i to jest bez znaczenia. Interesuje nas bodziec, który się dostaje, to jesteśmy w stanie zbadać i reakcja, która się wydostaje, to jesteśmy w stanie zbadać. Reszta w człowieku jest nieistotna, nie? I tutaj... Znaczy on by powiedział nieistotna, czy że nieuchwytna metodami naukowymi, więc się to nie zajmujemy? Czy mówi rzeczywiście nieistotna? Znaczy nie do zbadania, więc... Nie dotykamy. Nie dotykamy, tak? Mhm. No i tutaj również wchodzi filozofia z tym pytaniem, czy rzeczywiście, jeżeli mamy wrażenie, że to jest niebadalne z taką absolutną precyzją, no bo w jakiś sposób jest, ale jednak niedokładnie, czy to znaczy, że się tym nie zajmujemy. Nie? I to jest takie po prostu niesamowite, ważne moim zdaniem filozoficzne pytanie o te nauki. Okej, czyli rozumiem, że to mogłoby być trochę tak, że są pewne rzeczy, które są ciekawe, ale właśnie psycholog ze swoim warsztatem metodologicznym nie może ich zadać. No bo znaczy behawiorysta, cała reszta. No właśnie, tak. Ale powiedzmy, na przykład jakiś tam psycholog i wtedy filozof może je wciąż zadawać. To są ciekawe pytania, może nie naukowe, w sensie, że nie da się ich ugryźć taką metodologią, czy metodami, z jakich zwykle korzystamy w pracy naukowej, ale filozof wciąż może zadać takie pytania. Tak i też...
to jest filozoficzna teza, bardzo ważna, że są rzeczy, tak, których nie da się zbadać metodami naukowymi, a mimo to pozostają ważne. Tak? To jest chociażby doświadczenie pojedynczej osoby. Bo jasne, że mogę sobie zbadać, w jaki sposób człowiek funkcjonuje. Mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powiedział to i to, w ten sposób, czy winny na przykład wybrał, czy wybrała. Tak? Ale jak to jest być tą osobą i wybierać, to już jest tajemnica. Tak? To jest coś na przykład, co się wydarza. Znaczy mam przyjaciółkę, która jest terapeutką, na przykład mówi, tam się wyraża pewna magia. Wydarza się między ludźmi. Tego się nie da opisać, nie da się tego pojąć. Trzeba to przyjąć, że tam jest coś, czego naukami nie da się zbadać. I tutaj też wkracza filozofia, tak? Która mówi, okej, dobra, ale my możemy sobie porozmawiać, zadać sobie pytanie, co to znaczy, co się wydarza w relacji, tak? Między, powiedzmy, terapeutą a klientem, pacjentem, tak? Że to działa. Nie? I na przykład filozofia dialogu tutaj ma fajne, ciekawe rzeczy do powiedzenia. A inne dyscypliny, jeszcze właśnie poza psychologią z tych społecznych, jakieś mają znaczenie dla filozofów? Czy filozofowie mogą coś pomóc? No mi się wydaje, że we wszystko mogą się włączyć. Po prostu albo próbując interpretować chociażby, tak? Te informacje, tak, które przychodzą z nauk szczegółowych, kiedy ktoś coś odkrywa, mam taką refleksję, tak, jakiś aspekt rzeczywistości, bardzo często ma tendencję do absolutyzowania go i do filozofowania. Tak? Newton stwierdził na przykład, że skoro Bóg jest absolutny i nieskończony, to czas i przestrzeń muszą być również nieskończone i to jest jego filozoficzna teza, chociaż jak mówimy Newton, to kojarzymy, czy jakby myślimy naukowiec, nie? Tak samo, to w psychologii też to mocno widać. Na przykład Freud opisał, tak, tą naszą podświadomość, że mamy te części, tak, o których nie wiemy, ale które sobie żyją swoim życiem. I później również wziął i absolutyzował to, mówiąc, jakby to jest główny napęd człowieka, to o wszystkim świadczy, to wszystkim kieruje. Gdzieś tam jest to super ego, próbuje się mieszać, ale jak mam jakiś kompleks, to wyjdzie. Tak? I również to ujęcie człowieka jako istoty bezwolnej w pewien sposób, zdominowanej swoim wewnętrznym przeżyciem, też tą swoją taką ciemną stroną, można powiedzieć, to już jest koncepcja filozoficzna. Tak, to już jest pewne spojrzenie na człowieka, determinuje mnie coś, nie jestem wolna. Nie, więc one się tutaj te różnego rodzaju nauki wymieniają z filozofią pomysłami, a filozofia może zapytać, ale dlaczego, ale jak to? No tak. Właśnie, albo bo rozumiem, że ten Freud czy Newton, to dobrze, że oni tak absolutyzowali, jak mówisz, te rzeczy, czy to właśnie raczej niedobrze? Absolutnie, nie. Dobrze, że sobie filozoficzne pytania postawili, natomiast nie da się, tak? Okay. Nie da się. Później sobie stanie po drugiej stronie Sartre i powie, człowiek jest wolnością absolutną, może wybrać wszystko, tak? I tutaj też nie jest to prawda. Jasne, że na poziomie logicznym mogę wybrać wszystko, tak? Mogę tutaj stanąć na głowie, znaczy gdybym potrafiła, tak? No to mogłabym, ale z jakiegoś powodu nie wybieram. I to, że mogłabym, jest taką czysto logiczną opcją, nie? Natomiast Sartre ją też bierze, rozszerza i mówi, wszystko mogę wybrać, nie? Z dostępnych opcji, więc jakby to są skrajności, nie? A prawda jest taka, że trochę mnie determinuje to, co mnie w życiu spotkało. Tak? Jeżeli nauczyłam się w toku swojego rozwoju, że pewne na przykład emocje, pewne stany, pewne zachowania są nie w porządku i sobie to zinternalizowałam w tym czasie, kiedy w ogóle byłam tak malutka, że nie miałam krytycznie myśleć, no to teraz to będzie wychodzić ze mnie, będzie się odbywać, nie? I to jest jedna część, ale z drugiej strony jestem świadomą istotą, tak? Świadomą osobą i mogę coś z tym robić. Mogę to sobie uświadamiać, mogę to sobie opracowywać poznawczo, emocjonalnie, mogę pójść do terapeutki, tak? Coś z tym zrobić, nie? Więc prawda jest po środku. I ja wiem, że to tak podejrzewam, tak? Że strasznie kusi, jak się coś wymyśli, tak? Ale tak, jeżeli byśmy mieli użyć krótko, to nie najlepiej. Czyli tak? Uważać z tym absolutyzowaniem. Znaczy mi się wydaje, że to jest też naturalny proces. Przesadzi Freud w tę stronę, powie, tak, te twarde, mocne swoje tezy, ten przesadzi w drugą, znajdzie się ktoś, w końcu znajdzie złoty środek, tak, tu wracamy do Arystotelesa. No właśnie, dokładnie, tak. Ale to chyba tak musi być. No okej, okay, dobrze. No dobra, to przejdźmy do tej autentyczności. Zacznijmy w ogóle od tego samego terminu autentyczny. Więc jakbyśmy otworzyli słownik, no to w pierwszym znaczeniu
byłoby zapewne podane, że to jest tyle co oryginał, nie będący falsyfikatem. No i tu chodzi głównie oczywiście o dzieła sztuki, ale nie tylko, no coś jest oryginalne, czyli coś jest autentyczne, czyli jest oryginalne, nie jest podróbką. To jest jedno znaczenie, no ale jest to drugie znaczenie, no pewnie jest ich więcej, no ale powiedzmy, że chociaż te dwa podstawowe. Drugie, że autentyczny, no to taki będący w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą, ze swoim wnętrzem, czy z jakimś tam prawdziwym ja, jakkolwiek to nazwiemy. Mhm. No więc jakbyś mogła krótko skomentować te dwa znaczenia, jaka jest relacja między nimi, które jest ważniejsze dla nas filozofów, no właśnie. Jasne, no, narzuca się tak, że to drugie, bo jest bardziej takie otwierające do dyskusji. Kiedy to opisywałeś, to właśnie mi się ten Sartre przypomniał. Nie wiem, on mi tak często wyskakuje w różnych momentach. Natomiast on sobie podzielił w ogóle cały świat, jakby ontologicznie, byty na dwa rodzaje. Byt w sobie i to są, powiedzmy, wszystkie przedmioty i to są rzeczy, które są tylko i wyłącznie tym, czym są. Czyli jest sobie poduszka i ona jest po prostu poduszką. Nie ma żadnej tajemnicy w tym, tak? Nie ma żadnego pęknięcia, on sobie jest tym, czym jest, koniec, kropka. Z drugiej strony są byty dla siebie i to są ludzie, tak? I to już są te byty, które mogą się odnieść same do siebie. Tak to właściwie, jak sama nazwa wskazuje, byt dla siebie, to ten byt, który dla siebie istnieje, jest możliwy do obejrzenia, tak? Sam siebie ogląda, to są ludzie, którzy mają samoświadomość. I jak tutaj podawałeś te dwa rozumienia autentyczności, to pierwszy rzeczywiście odnosi się do przedmiotów. Tak? Czy ten przedmiot jest zgodny, czy jest oryginałem, tak? Czy jest pierwszy, czy się składa z oryginalnych części i tak dalej. Nie? To mówimy o oryginalnej rzeczy. Powiedzmy, nie jest podróbką, czyli może też być oryginalne ubranie, jeżeli ta metka, która tam jest, rzeczywiście pasuje. Tak? Natomiast właśnie jest ta oryginalność człowieka, i autentyczność, właściwie autentyczność człowieka, gdzie on jest w zgodzie z tym środkiem, to co już powiedziałeś, i to przepięknie pokazuje to pęknięcie w ludzkim sposobie istnienia, tak, że nie jestem tylko tym, kim jestem, ale zawsze jeszcze mogę się do siebie odnieść. I teraz właśnie autentyczność to jest w tym drugim ujęciu, tak, ta ciekawa filozoficznie koncepcja, to jest o tym, tak, że ja się mogę zgodnie z prawdą do siebie odnieść, pogodzić się, zaakceptować i wyrazić szczerze, autentycznie właśnie to, co mam w środku, albo mogę tego nie robić. Nie? Mhm. I tutaj. I, czyli w tym sensie drugim ta autentyczność dotyczy właśnie tylko ludzi, czy mogłaby dotyczyć na przykład zwierząt? Wydaje mi się, że nie. W Indiach podobno delfiny dostały status osób, które nie są ludźmi. Mhm. Ale to jest chyba zbyt skomplikowane. Tak. W sensie takim, że ludzka autentyczność jest jeszcze osadzona w kulturze. Tu sobie o tym pewnie porozmawiamy, nie? A ta delfinia, nawet gdyby delfin wiedział, że istnieje, to jeszcze, żeby zaczął udawać, że jest innym niż jest delfinem z jakiegoś powodu, to już chyba za dużo, nie? Więc tak, wydaje mi się, że tylko ludzka, ale nie wykluczam, nie? Musiałam się zastanowić. No tak, można byłoby się też zastanowić. Chociaż nie, no, zwierzę sobie istnieje, zwierzę nie ma z tym kłopotu, zwierzę wie, że ma prawo być, nie próbuje nic kombinować, jest sobą, tak? Wyraża coś, powiedzmy, jakąś siłę życiową i na tym koniec, tak? Nie wydaje mi się, żeby specjalnie kombinowały, nawet gdyby miały taką możliwość, to podejrzewam, żeby sobie nie zawracały głowy. A to, żeby puścić wodze fantazji, z kolei jakby powstały, wyobraźmy sobie kiedyś, sztuczna, silna inteligencja, no stworzylibyśmy, tylko w tym sensie sztucznym, że zakładamy, że miałaby ta sztuczna inteligencja jakąś świadomość, to czy te problemy autentyczności jej też mogłyby dotyczyć? Masz na myśli w takim sensie silnym, jak Android, chodzi, gada. Coś takiego. Ale który nie tylko tam udaje, powiedzmy, człowieka czy inteligencję, tylko faktycznie jest i ma, powiedzmy, te przeżycia pierwszoosobowe. Ja uważam, że on musiałby mieć jakiś biologiczny komponent, żeby przeżywać jakby siebie jako istotę, która się może skończyć, żeby przeżywać autentyczny strach. Tak, i to nie taki strach elektroniczny, że go wymarzą, tylko dosłownie tak, jak się boi ciało człowieka, tak, co się czuje w ciele, kiedy życie jest zagrożone. Nie? Bo moim zdaniem jakby ta nieautentyczność, niewyrażanie sobie, to służy przede wszystkim zapewnieniu sobie miejsca w społeczeństwie. Po prostu muszę udawać inną niż jestem, żeby mnie zaakceptowano.
I gdyby ta sztuczna inteligencja rzeczywiście miała taki niepokój, że zostanie odrzucona, tak, żeby jej zależało, tak, ale mi się wydaje, że nie da się tego zrobić bez biologicznego komponentu ciała, które potrzebuje po prostu, tak. No to tak, jeżeli miałaby ciało, to myślę, że w porządku, tak, że mogłaby sobie poudawać, mogłaby się zastanawiać, czy jest wystarczająco fajna, tak, i jak tu się zaprezentować, żeby ją ktoś polubił, zaakceptował, przyjął, to pewnie, nie? Bo wydaje mi się, że można teraz o tym akurat pomyślałem, ale wydaje mi się, że dokładnie ten problem można byłoby zastosować do analizy Odysei Kosmicznej Kubricka. Tam jest ten wątek tego Hala i on zresztą zostaje wyłączony, czyli właśnie mówisz o tym, jak powiedziałaś o tym lęku przed śmiercią, czy tam przed końcem, no to ten Hal zostaje wyłączony, w pewnym sensie zabity właśnie, to jest taka poruszająca scena tego zabicia, więc to trochę, a nie miał ciała w takim sensie biologicznym, a wydaje mi się, że coś tam można byłoby próbować, ale okej, dobra, to jest tylko taka trochę fantazja. Nie wiem, czy pamiętasz akurat... Nie, nie kojarzę. To zostawmy. To po prostu mi teraz przyszło do głowy, że to... Nie, to jest świetne. Ale fajne, po prostu naprowadziło mnie to, jak powiedziałeś, że o tym końcu, że ten koniec byłby dosyć ważnym doświadczeniem i ten komputer właśnie widzi swój koniec, bo go tam się wyłącza komponent po komponencie. On jeszcze jest świadomy, ale coraz mniej właśnie świadomy i gaśnie mu ta świadomość i ma świadomość tego, że zaraz się skończy jego istnienie. No i jest przerażony w pewnym sensie. To jest, tak, jest i teraz pytanie, czy to jest ich fantazja, tak, nie? Tak. Żeby, no mówisz, poruszająca scena, więc na pewno czemuś to służyło. Tak, tak, czy... Bo mi się wydaje, że ciało ludzkie, ono się zmienia bez przerwy. I dlatego my mamy pewne doświadczenie, czuję też ból. I dlatego mamy doświadczenie tego, że tak, może się kiedyś skończyć, nie? A tam on się pojawia nagle, jest cały w ogóle, bo nie znam tej postaci. Tak, jest. Znaczy, to nawet nie jest powiedziane, jak on, dziecka, nie? To nie jest akurat tam przedstawione dokładnie, jak on powstaje. Jest już, poznajemy go jako już w pełni działający komputer. Tam później w kolejnych częściach jest tłumaczone, ale nie jest przedstawiona cała historia jego powstania dokładnie. Nie w filmie w każdym razie. No ale okej, chodzi mi tylko o to, że ten koniec. Fajny, że w przypadku komputera też jest ten koniec możliwy i ten lęk przed tym końcem. Jak o tym mówiłaś, to mi się po prostu skojarzyło. No, ale to tak. Tak, gdyby on się naprawdę lękał nawet na tej swojej... komputerowym poziomie. Tak, znaczy, to uważam, że mógłby pokombinować, jak tu się zaprezentować, tak żeby go jednak... A właśnie, druga rzecz, która tutaj się z tym wiąże, no to jest wolność. Czy trzeba być wolnym, żeby być w takim razie autentycznym, no w tym drugim sensie? Jaka jest relacja między wolnością i autentycznością? To ja bym tu zaczęła w ogóle od tego, jak rozumiemy wolność, nie? Bo to pojęcie... najmocniej nam się kojarzy z tym, co kulturowo się wyraża w piosence, niech żyje wolność, wolność i swoboda, tak? Jestem wolna jak ptak, powiedzmy, kiedy mogę robić to, czego chcę, kiedy mogę sobie wyjechać z kraju, w którym jestem, to jestem wolna, kiedy nie siedzę w więzieniu, to jestem na wolności, nie? Ale to jest takie ujęcie, które myli troszeczkę wolność z mocą, tak? Czyli z tym, że ja mam pewne chcenie i mogę je zrealizować. Ale tak naprawdę to, czy ja mogę je zrealizować, czy nie, to nie jest kwestia moja, tylko tak naprawdę świata, a właściwie relacji między mną a światem. Tak? Czy ja mam tyle możliwości, żeby w świecie, w sytuacji danej wykonać swoje chcenie. Tylko wtedy moja wolność zależałaby rzeczywiście od tej zewnętrzności i byłaby pewnego rodzaju swobodą działania. Natomiast jest takie głębsze, filozoficzne ujęcie i mi się wydaje, że to się kojarzy, czy łączy po prostu z autentycznością, która mówi, że wolność jest cechą podmiotu, człowieka jako jednostki. Nie? I to znaczy, że ja mogę wybrać, po prostu podjąć decyzję z dostępnych mi opcji, tak, z tych, które mogą mi się pojawić w świadomości, mogę wybrać. I ten wybór jest wyrazem mojej wolności. Więc tak jak mówię, mogę wybrać, że zrobię cokolwiek, tak? I wtedy podejmuję próbę. To, czy mi się uda, czy nie, jest już zupełnie inną kwestią. I tutaj ta wolność, tak, ta możliwość wybierania zakłada świadomość, bo ja wiem, że to jestem ja, wiem, że wybieram. I też jest jakby nieodzownym aspektem autentyczności. Bo gdybym tej wolności nie miała, no to mogłabym być autentyczna jak dzieło sztuki, tak? Czyli właśnie oryginalna, w sensie być oryginałem, tak? Być pierwszą wersją, powiedzmy. Natomiast muszę mieć tą wolność, tą możliwość odnoszenia się do siebie i wybierania,
żeby móc właściwie też wybrać to tak, że chce się w autentyczny sposób pokazać. Wolność sama nie wystarcza, bo moim zdaniem, żeby wybrać to, że się chce, autentycznie chcę zaprezentować taką, jaką jestem, muszę się też znać troszeczkę. Muszę mieć wgląd w siebie, samoświadomość i ona też ma jakiś taki podstawowy wymiar, wiem o sobie, ale też jakby samoświadomość jako znanie siebie, nie? Bo jeżeli nie zadaję sobie pytanie, na przykład, co cenię chociażby w modzie, co chcę wyrazić swoim strojem, no to nie można mówić o autentyczności, nie? A wracając do wolności, muszę jakby móc wybierać, tak? Że powiedzmy to jest dany strój, powiedzmy, tak, że mi odpowiada. No ale to właśnie, to jeszcze a propos tych dwóch koncepcji wolności, no bo jeżeli ja nie mam jakichś możliwości, mówię, że to jest bardziej moc niż wolność, ale no powiedzmy, no właśnie w tym więzieniu, jak jestem w tym więzieniu, to ja mógłbym chcieć wyjść na przykład sobie na spacer albo kupić jakiś ciuch właśnie, jak mówisz, no ale nie mogę tego zrobić, nie mam takiej realnej możliwości. Tak, no i jakby w języku potocznym tutaj to jest zgrzyt, nie? Co ona mówi, że jesteś wolny, jak nie jesteś, tak? Tak, dokładnie o to właśnie chodzi. Ale jakby tutaj sobie zejść na ten filozoficzny poziom, to o czym ty mówisz, nie mogę kupić dowolnego ciuchu będąc w więzieniu, to jest brak swobody, nie? Bo z drugiej strony, gdybyśmy sobie rzeczywiście utożsamili wolność i moc, no to, nie wiem, możesz wykopać w godzinę metrowy dół, tak? A koparka może 50-metrowy, więc wychodziłoby z tego, że jednak może więcej niż ty. I że jest bardziej wolna, a nie jest, nie? To jest właśnie moc, możliwość realizacji, nie? Tak samo jakby, no jeżeli zmieni się coś w świecie, to ci to umożliwi, tak, realizację czynu albo uniemożliwi, ale jakby to się zmienia w zewnętrzności, nie? Natomiast to, że wybrałeś, będzie już jakby po twojej stronie i to się wiąże z autentycznością, nie? Okej. To dzięki temu Sartrowi, który uwielbiał mnie wyskoczyć, to bycie bytem dla siebie, nie? Że jestem niedokończona, więc mogę wybierać, nie? Jest we mnie jakaś luka między jednym aspektem mnie, a drugim, między mną, a rzeczami, cechami, tak, które mam i to jest podstawa wolności. Tak, i tutaj mogę sobie powybierać. A czy mi się uda w świecie zrealizować? To już jest, okej, czyli to byłoby, jeżeli dobrze rozumiem ten obraz, mniej więcej tak, że wybieram, na przykład wiem, co bym wolał, na tym polega ta moja wolność, że jeżeli miałbym takie możliwości, no to bym właśnie sobie coś tam kupił albo poleciał gdzieś na wakacje, gdzie tam sobie chcę. Nie zawsze mogę to zrealizować, no bo nie mam środków albo czasu, albo czegokolwiek innego, ale to nie przeszkadza w tej wewnętrznej wolności, tak? Że tak. Jakby wiem, czyli to jest trochę taka warunkowa jakby wolność. Gdybym miał te środki, to bym wybrał to i to. Tak, ale tu, znaczy właśnie nie wybierasz tak potencjalnie, tylko wybierasz próby, nie? Czyli chcesz na wakacje do Honolulu, no to jeżeli rzeczywiście się na to zdecydowałeś, to zaczynasz sobie obczajać loty, robić plany, liczyć pieniądze i zastanawiać się, skąd je weźmiesz, nie? Teraz albo uzbierasz, albo ukradniesz, tak? Może ci się udać, może nie udać, nie? Ale to już jest inna kwestia. To, że wybrałeś wyprawę do Honolulu i próby jej osiągnięcia, to już jest po twojej stronie. Okej, rozumiem, dobra. A co w takim razie z autonomią? No bo to tak w mowie potocznej, no to nawet czasami się utożsamia, czy traktuje synonimicznie z autentycznością. Czy to rzeczywiście są synonimy, czy nie są? Jaka jest zależność między autentycznością a autonomicznością? Wydaje mi się, że jak ktoś nie jest autonomiczny, no to też ciężko mówić o autentyczności, no bo jeżeli on nie wybiera, jeżeli nie pokazuje siebie, no bo nie jest autonomiczny, coś innego niż on, niż jego decyzja nim kieruje, no to nie jest autentyczny, jest jego zachowanie, powiedzmy, czy jej, wynikiem jakichś zewnętrznych mechanizmów, nie? I to nie jest autentyczne, to jest mechaniczne, można powiedzieć. Ale można być jakby w autonomiczny sposób wybrać to, że się nie będzie autentycznym. Bycie autentycznym w pewnym, to jest pewne ryzyko. To jest pokazywanie siebie takim czy taką, jaką się jest, nie? Więc też troszeczkę bez tych jakby murów obronnych, bez możliwości powiedzmy ukrycia czegoś, nie? I tak naprawdę autentyczność to jest wybór. I dlatego mogę autonomicznie powiedzieć, teraz nie jestem autentyczna. Tak? Załóżmy, że mam w sobie coś, tak, czego po prostu nie chcę pokazać. Idę do ludzi,
którzy powiedzmy, no nie wiem, trafiłam nagle na zlot wegetarian, tak? No i nie jestem, tak? Nie jestem wegetarianką, ale nie obnoszę się z tym, nie mówię, tak? Ktoś mówi, o, jakie pyszne rzeczy, tak? Tak powiedzmy, te kotleciki sojowe, a ja nawet powiem, no tak, no tak, no nie najgorsze, chociaż nie lubię, nie pasuje, nie odpowiada mi to, nie? Ale wybrałam w autonomiczny sposób, nie chcę być autentyczna, z jakiegoś powodu, tak? To już moje, czy ze strachu, że mnie ci ludzie odrzucą, czy z uprzejmości, tak? Tylko tutaj jest ważne to, że ja to wybieram świadomie. Ja mówię, to jest nieautentyczne, to jest niezgodne ze mną, Justyną, tak? Ale robię to w innym celu, bo uważam, że autentyczność jest ważna, ale nie jest najważniejsza na świecie, nie? No nie wiem, mogę wybrać nieautentyczne podziękowania za prezent chociażby, nie? To się często zdarza, tak. Nie wiem, ile Państwo mają tych prezentów, za które podziękowali tak w najbliższe święta. Autonomicznie, ale nieautentycznie. Okej. Okay. Tak, autonomia byłaby warunkiem koniecznym autentyczności, ale nie wystarcza. Tu potrzeba jeszcze więcej. Jest potrzebna i ta wolność, o której mówiliśmy wcześniej, ale i to samo poznanie, które powiedziałaś też wcześniej. No i właśnie decyzja, ta wolna decyzja, że chcę być autentyczny. Tak, bo czasami jakby na automacie wybieramy tą nieautentyczność. Tak. Nie myślimy o tym, nie wybieramy tego, tylko robimy to po prostu w mechaniczny sposób i to nie jest autentyczne. I to nie jest autonomiczne, tak? Więc tutaj ten wybór jest decydujący. Okej, dobrze. Myślę, że to sobie parę tych pojęciowych kwestii poukładaliśmy. Teraz przejdźmy może do takiego zagadnienia. W pierwszym tekście, w tym numerze, Magdalena Żardecka sugeruje, że kwestia autentyczności powstaje dopiero w kontekście relacji międzyludzkich. Ona pisze mniej więcej tak. Człowiek przebywający w samotności, wykonujący pracę w ogrodzie lub spacerujący z psem, nie podlega ocenie pod względem autentyczności. O to chodzi, że dopiero w relacji z innymi mogę być właśnie autentyczny albo nie, mogę kogoś innego udawać niż jestem albo nie, ale dopiero w relacjach jakichś społecznych. No i czy rzeczywiście, czy zgodziłabyś się z Magdaleną Żardecką, czy ten kontekst społeczny jest kluczowy, czy można mówić o autentyczności również w kontekście indywidualnym, samotniczym, jakbyśmy powiedzieli? Tak, wydaje mi się jakby bardzo ważny ten kontekst społeczny, natomiast moim zdaniem nie jest jedyny. Tak? Jestem osobą, która widzi sama siebie, tak? Właściwie z tego wyszliśmy, tak? Postrzegam siebie, rozumiem siebie. I teraz chociażby, kiedy sobie sama uprawiam ogródek, mogę ten ogródek uprawiać w zgodzie ze sobą, czyli na przykład leniwie, tu sobie coś pokopię, a tu się zapatrzę na kwiatek, bo taka jestem, tak? I to jest w zgodzie ze sobą, to jest mój autentyczny sposób robienia w ogródku, tak? A mogę na przykład robić to w sposób nieautentyczny, bo zacznę się ścigać z koleżanką i będę chciała ten ogródek, nie wiem, przekopać szybciej niż ona i nasadzić ładniejszych kwiatków. Nie? I to już nie jest mój świadomy wybór, że staję do, znaczy mógłby nie być to mój świadomy wybór, że staję do rywalizacji, tylko jakieś tam powiedzmy mechanizmy społeczne mnie do tego popychają i robię ten ogródek nie w zgodzie ze sobą, nie? I wtedy i mnie to męczy i frustruje i to nie dla mnie, nie rozumiem, co mi chodzi i jest taka część mnie, która buntuje się na to. I właśnie to o to chodzi, że człowiek może sam siebie oceniać. To jest też ta kwestia związana z poczuciem własnej wartości, że właściwie poczucie własnej wartości to nasza opinia na własny temat. Tam się mogę oceniać. I kiedy robię nieautentycznie, to widzę, zawsze to widzę, tak? Jak sama próbuję, cokolwiek bym nie nawymyślała, jeżeli robię wbrew sobie, to jest taka część mnie, która to obserwuje i widzi, tak? I wtedy tracę twarz przed samą sobą i gdzieś to moje poczucie własnej wartości spada, nie? Więc jakby tu jest ten kontekst społeczny jest ważny, nie? Czy jest ważniejszy, to ja bym tutaj się nie wdawała w dyskusję, ale ten indywidualistyczny jest również istotny, ponieważ w ogóle ten kontekst społeczny zależy od tego, jak ja w ogóle indywidualnie podchodzę do swojej autentyczności, czy ja mam na nią zgodę, czy ja mam siebie na tyle poznaną, żeby się wyrażać, tak? I jeżeli ja mam tą autentyczność na tym indywidualnym poziomie, to dopiero wtedy mogę się w społeczeństwie przejawić taka, jak jestem. Bo też tutaj
jest taki problem oceny innych ludzi. Jak na mnie patrzą, jak mnie postrzegają. I to ja mam taką sytuację w ogóle z koleżanką, której opowiadam, że kupiłam kurtkę, tak, która była bladoróżowa i bardzo mi się podobała, ale w końcu coś mi tam nie zagrało i zrobiłam zwrot. Nie? I ona mówi, no właśnie, ty w bladoróżowym? I ja mówię, no tak, no może ja jako Justyna, jako osoba, nie kojarzę się bardziej z takimi żywymi kolorami, tak? Często takie lubię i wybieram, ale też mi się podoba blady róż, tak? Jest taki aspekt mnie, który jest po prostu łagodny, może trochę mdły, może taki jak poranek, tak? Który się jeszcze nie zaczął i nie rozkręcił, nie? I teraz ona jakby patrząc na to myśli, no Justyna w tej kurtce jest nieautentyczna, tak? Ona nie jest bladoróżowa. Tak patrzy na mnie koleżanka, tak mnie postrzega, a ja mówię, kurde, no to jest pewien aspekt mnie i taka też sobie jestem, nie? Więc mi się wydaje, że ten indywidualistyczny aspekt jest tutaj bardziej podstawowy, bo mówię, ludzie z zewnątrz mogą się po prostu mylić, widzą pewne części mnie, spotykają mnie w pewnych obszarach, tak? No a ja się spotykam we wszystkich, tak? I w tych takich przebojowych, i w tych takich, których sobie jestem bardziej spokojna, nie? Ale czy możesz być nieautentyczna, jeżeli jesteś sama ze sobą, właśnie w samotności? Tak, tak. Mogę na przykład oszukiwać się co do tego, że jest mi fajnie. Mogę powiedzieć, o hura, super, tak, w końcu mam czas na poczytanie książki, a tak naprawdę wiem, że po prostu jest mi przykro, bo ktoś odwołał spotkanie, nie? Ja mam to uczucie, ciężko mi się z nim pogodzić, więc sobie mówię, nic się nie stało, mogę czytać tą książkę, tak? No ale nie mogę, bo część mnie jakby się nie zgadza na to, części mnie po prostu, czy jakby w jakimś aspekcie jest mi przykro, tak? No ale mówię, nie, nic się nie stało. Czyli tak? Sama przed sobą właśnie jakby część tej swojej wewnętrznej struktury ukrywasz, czy tam tak, jakiś tam fragment siebie. I to się robi bardzo często, nie? Bardzo często na przykład jest takie powiedzenie, się mówi do kobiet, do dziewcząt, złość piękności szkodzi, nie? Jak to mam, jak w to uwierzę, no to kiedy się wkurzę, po prostu strasznie wkurzę, mi się zmieni w ciele, to mam nadzieję, że nic nie zrobię mikrofonowi, ale staję tak i mówię, wcale się nie złoszczę, tak? I mogę po prostu mieć całe ciało ściśnięte, pobudzone, tak? Wszystko się we mnie gotuje, a ja mogę autentycznie wierzyć, że nie jestem wściekła, mimo że wszyscy wiedzą, nie? Mężczyźni w drugą stronę mają, chłopaki nie płaczą, tak? No i też czujesz smutek, czujesz bezsilność, bezradność, bo mężczyźni mają wyjęte, to tak no ogólnie rzecz biorąc, nie? Częściej te miękkie części i też mogą im przeczyć, nie? I to przed samymi sobą, tak? Czyli powiedzmy, nie, wcale się nie boję, nie zrobiło mi się przykro, tak? No nie wiem, ochrzanił cię szef, tak? No i tam idziesz do kolegów i mówisz, o tak, but, źle się zachował i tak dalej. A jest ci przykro, jest ci po prostu przykro jak człowiekowi, ale nie dopuścisz tego i zamienisz sobie w złość, nie? Więc tak, więc mi się wydaje, że to kłamanie, okłamywanie samych siebie to bardzo jakby częsta rzecz, tak? I totalnie możliwa, tak? Po prostu. A z kolei, czy możliwa, czyli widzimy, że ten kontekst samotnościowy, czy ten indywidualny jest ważny dla tego kontekstu społecznego, i mówiłaś, że ten społeczny jest ważny, a czy można być prawdziwie autentycznym przed sobą samym, bez tych kontaktów społecznych z kolei, w drugą stronę? Wiesz, taki Robinson Crusoe, żyjący całe życie na bezludnej wyspie, jak on właśnie nie będzie miał tych innych kontaktów społecznych, czy to mu nie utrudni tej autentyczności, nie będzie miało wpływu? Czy inni ludzie są potrzebni mi właśnie po to, żebym był autentyczny sam przed sobą? Znaczy tutaj się chyba nie da odpowiedzieć, ponieważ nie ma człowieka, który by istniał bez ludzi. Oni zawsze tam są, nie? Nie ma, to nikt tak nie ma, żeby najpierw sobie zaistniał, poznał siebie, a potem... No ale są tam powiedzmy takie te przypadki ludzi wychowanych przez zwierzęta, gdzieś tam porzuconych w puszczy, no i tych, którzy się wychowywali no właśnie wśród zwierząt, więc no nie mieli kontaktu z innymi ludźmi. No to są rzadkie bardzo przypadki, wyjątkowe i tragiczne raczej, no ale no właśnie, jak to by się odbijało na ich autentyczności? No wydaje mi się, że jak sobie by żyli ze zwierzętami, to by nie wpadli na pomysł, że trzeba czegokolwiek udawać. No i dopiero później, gdyby zakładać, że w jakiś sposób są się w stanie przystosować do społeczeństwa, no to tam by się, tak? Tam by się w pewnym momencie nauczyli, że coś jest nie tak z jakąś ekspresją, z różnymi formami. Wtedy mogliby świadomie udawać. No ale też pytanie, w jakim wieku dziecko znika, tak? Czy już umie mówić, bo jednak
wydaje mi się, że to jest dość prawdopodobna teza, konieczny jest język do myślenia abstrakcyjnego. Tak. Mhm. Więc tutaj to jest pytanie, czy rozwinęłaby się też samoświadomość. No właśnie, czyli bez tych innych, rozumiem, czyli idziesz w takim kierunku, że bez tych innych nie dałoby się być autentycznym. Gdybym był takim Robinsonem tylko od urodzenia, właśnie, bo Robinson wychował się w społeczności normalnie, dopiero później został na tej wyspie. Naczelne przygarnęły, tak, i wykarmiły i wyopiekowały się, co nie jest zupełnie niemożliwe, tak. No załóżmy, że przed tam nauką języka, tak? Totalnie okej. Nie, w sensie nie buduje się ta samoświadomość, no bo nie ma języka, nie ma tego sposobu porozumiewania się. I tak, i nie wiem, że to ja, nie w taki sposób jak inni ludzie, może o tak powiem. Czyli byłbym raczej tym sartrowskim, popraw mnie, jeśli się pomylę, bytem w sobie, a nie dla siebie, tak? Tak, chociaż tutaj Sartre by się łapał za głowę i rwał włosy. Bo wydaje mi się, że jednak mamy ten swój układ nerwowy po prostu predysponowany, tak, taki predysponujący do zdobycia samoświadomości. Więc wydaje mi się, że człowiek wychowany ze zwierzętami nie byłby taki jak zwierzęta. Dużo by miał jak one, ale pewnych aspektów by tutaj... No, miałby tej samoświadomości więcej. Bo to też chyba nie jest tak do końca, że ta świadomość to jest albo nie ma. To jest pewien wymiar. Mogę mieć więcej czy mniej. Człowiek jest samoświadomy, ale też nie w każdym momencie. Tak? Czasami sobie zada ten trud, a czasami sobie nie zadaje. Okej. No to może powiedzmy więcej coś o tym Sartrze właśnie i o tym egzystencjalizmie. Jak pogodzić? Ja nie dużo się na tym znam, więc musisz tłumaczyć od zera, ale znam te hasła typu, że egzystencja wyprzedza esencję, więc my właśnie nie mamy tej, jakby rozumiem, zadanej natury wcześniej. No to na czym miałaby polegać ta autentyczność? Jeżeli autentyczność to jest zgoda z moją naturą, a ja nie mam takiej natury, no to jak tutaj wrzucić autentyczność? To od podstaw. Sartre był bardzo ważnym filozofem. Nie negujemy tego, broń Boże. Tak, ja robię jak podstawy, to takie. Natomiast właśnie, bo to jest pytanie o naturę. I Sartre, jak się awanturował z naturą, to mówił, że nie mamy takiej gotowej natury, jak bycie istotą społeczną, tak, jak sobie chciał, nie wiem, zoon, politikon powiedzieć, tak, Arystoteles. Ale on mówił, że mamy, że ta nasza zgoda to musi być uznanie, akceptacja naszej w ogóle głębszego sposobu istnienia, naszej struktury egzystencjalnej, czyli właśnie tego niedokończenia, tego bycie bytem dla siebie. Czyli to, że ja rzeczywiście za każdym razem mogę się odnieść i za każdym razem mogę wybrać coś innego. Tak? Więc nie ma czegoś takiego jak natura człowieka, chociaż wiem, że każdy, że człowiek człowiekowi wilkiem, albo że wszyscy ludzie są skłonni do dobra, to tego nie ma. Tak? A coś takiego, że człowiek to istota rozumna? To by było u Sartra? Właśnie takie arystotelesowskie. A czy rozum tutaj jakby jest aspektem takiej samoświadomości, nie? Natomiast gdybyśmy powiedzieli, że każdy człowiek ma, z tego, że jest rozumny, wynika to, że on ma być... ma racjonalnie postępować, ma używać tego rozumu, no to mówi to nie. Możesz sobie mieć rozumność jako po prostu cechę swojego istnienia, ona cię nie determinuje. Możesz sobie być bardzo mądry i jednocześnie robić głupotę. Tak? Według Sartra, wedle swojego uznania. Nie, więc tutaj ta autentyczność polegałaby u niego nie na przyznaniu, powiedzmy, no nie wiem, jestem kobietą, więc się będę zachowywać kobieco, mam swoją kobiecą naturę. Nie? Tylko mówi, jestem bytem dla siebie, jestem niedokończona i wiem, że każdy mój wybór jest moim wyborem i że ponoszę za niego odpowiedzialność, bo to jest moje, nieważne, to jest też piękny cytat, znaczy ja go nie zacytuję tak idealnie, ale Sartre mówi, nieważne co mi zrobiono, tak? Ważne co ja zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono. Czyli na przykład on mówi, determinizm psychologiczny, nie. Trudne dzieciństwo? Nie. Wspaniałe dzieciństwo? Nie. To nie sprawia, tak? Nie wiem, byłeś czy byłaś ofiarą przemocy? To nie znaczy, że musisz, że jesteś determinowany do tego, żeby tą przemoc wykonywać na innym człowieku. Nie? Więc jakby mówi, takiej natury nie ma. Nie? Natomiast jest ta egzystencjalna struktura, tak? Struktura człowieka jako egzystencji, bytu ludzkiego, ontologiczna,
ale ona jest beztreściowa, bo z tego, że ja mogę wybierać, nie wynika nic. Tylko i wyłącznie to, że wybiorę lub nie, a właściwie nic nie wynika, tak? Jeżeli ja mogę, nie wiem, sięgnąć po tą szklankę lub nie sięgnąć, to nie jest to argument za tym, żeby sięgać lub nie sięgać. To jest warunek możliwości w ogóle wyboru, nie? Mhm. I z tym się muszę pogodzić, na tym polega moja autentyczność, tak? Godzę się z wolnością. Mhm. Jak rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem, to mówiłaś o filmie, który będziecie oglądali właśnie na najbliższym psychokinie. Co to będzie? To powiedz ty może właśnie. Film to Fuga, to jest polski film. Obejrzymy go 28 marca, czyli w następny wtorek o godzinie 17 na Auli Wydziału Filozofii i Socjologii w Lublinie. I tam można przyjść, tak? To jest jakby nie tylko dla osób z UMCS-u, ale każdy, kto zechce, może się wybrać, wstęp jest wolny. Właśnie obejrzymy sobie film Fuga o takim zaburzeniu psychicznym, którym jest fuga dysocjacyjna. Czyli tu chodzi o taki moment, gdzie człowiek doświadcza takich trudności w życiu, że nie jest sobie w stanie z nimi poradzić i w ramach jakby takiego mechanizmu obronnego zapomina, kim jest, najczęściej przenosi się w inne miejsce i zaczyna wieść życie. Tak? Gdzieś tam ma jakąś przeszłość, ona jest taka dla niego jakaś niejasna, praktycznie zapomina, często też zmienia imię i żyje sobie nowe życie. Nie? No właśnie, no i ta główna bohaterka mi mówiłaś, że ona w którymś momencie, ja nie oglądałem filmu, ale że w którymś momencie ona mówi, że właśnie nie chce wrócić do tego swojego starego życia, prawda? Ma gdzieś tam męża, rozumiem, syna, a nie chce do nich wrócić. No rozumiem, że to się wiązało pewnie z jakimiś traumami, zgaduję, no ale nie chce. No i czyli co, ona w tym momencie jakby definiuje siebie na nowo? My zazwyczaj nie mamy takiego, nie wiem czy luksusu, nie mamy takiego wyboru, nie? Ale tak ona by to w bardzo mocny sposób decydowała, kim chce być, nie? I tutaj jak zamierza żyć, czy zamierza jakby odzyskiwać tamtą tożsamość, czy tworzyć sobie zupełnie, zupełnie nową. No tutaj jest problem jakby taki, że ta fuga dysocjacyjna to jest zaburzenie. No właśnie, o to miałem zapytać, no bo to nie jest do końca no normalna, powiedzmy w cudzysłowie, sytuacja, no to jest właśnie jakieś zaburzenie, wynikiem zaburzenia. To czy można powiedzieć, że ona rzeczywiście tworzy siebie na autentycznie nową, czy to jest wynik choroby, no zaburzenia? W tym momencie, w którym jakby ona ucieka i jej nie ma, tak, i te dwa lata sobie przeżywa, no to nie, to wtedy załóżmy, że to jest ten mechanizm obronny i to nie jest jej autentyczny wybór. Natomiast później, jeżeli ona się już konfrontuje z tym i staje i to ogląda, to wtedy, tak, jakby wtedy ma wybór. Ale to rozumiem, że... Chciałaby trochę, powiem tak, ozdrowieć... O właśnie, to, dokładnie, jakby już... złapać świadomość, nie być w mechanizmie, zobaczyć go i powiedzieć. Bo rozumiem, że dopóki by cierpiała na to zaburzenie, no to nie mamy w ogóle tego aspektu wolnościowego. Ona trochę działa... No, przychodzi do niej ktoś i mówi, no ty jesteś moją żoną. Ona mówi, ale wybacz mi, nie pamiętam cię, nie kojarzę cię. No, no nie, no sorry. To są jakieś żarty, są, tak? Gdzie ty wyskoczy ktoś, nie wiem, z kwiatami i ukrytą kamerą, nie? Więc tak, dopóki jakby byłaby w tym mocno, nie była w stanie wybrać, tak? To jest... Okej, okay, a to w sumie tu jeszcze się pojawia wątek pamięci właśnie w takim razie. A ludzie, którzy by zapomnieli całe swoje dotychczasowe życie, takie eksperymenty myślowe jak te u Locke'a, powiedzmy, od Locke'a czasów co najmniej powtarzane. No zapominam, kim byłem, nie odzyskuję tej pamięci już nigdy. To czy tamten stary człowiek przestaje istnieć? Czy ja i tu powstaje nowy teraz w tym momencie? Ta autentyczność moja nowa będzie polegała, znaczy właśnie buduję ją jakby od zera? Czy no co tu się dzieje, jakbyś to opisała? Bo to podobny przypadek, prawda, jak z tą fugą, tylko może bardziej radykalny, że no nie przypominam sobie już tak, tego. To są amnezje, tak? Mhm. Tak. Zdarza. Jeśli człowiek się wybudza, powiedzmy, nie wiem, tak, nagle nie pamięta, to nie ma takiego uczucia, jakby się urodził. Ma jakieś poczucie, że był wcześniej. Więc tutaj znika jakby ta tożsamość, można powiedzieć, na tym poziomie takim społecznym. Nie rozpoznaje się, nie rozpoznaje relacji, tak, w których nie reaguje emocjonalnie na ludzi. Ale jednocześnie jakby ma takie poczucie siebie, wie, że istnieje. To jest taki, może ja zaproponuję tutaj taki mały eksperyment myślowy. Jak najbardziej.
on pokazuje jakby też to, jak myślę o człowieku i też jakby często robię to na warsztatach z poczucia własnej wartości, bo to fajnie pokazuje, na czym też ludzka wartość polega. Mianowicie, moja propozycja jest taka, żeby sobie przypomnieć swoje pierwsze wspomnienie. Nie trzeba będzie oczywiście tutaj o tym opowiadać, to jest dla siebie pierwsze wspomnienie albo siebie po prostu z jak najdawniejszych lat, nie? I teraz można pomyśleć o tym chłopcu albo o tej dziewczynce, no i zobaczyć, jak to był bąbel, tak? Ja mam pierwsze wspomnienie, podejrzewam, że mam z 2,5 roku, więc jestem naprawdę maleńka i znacznie mniejsza niż teraz, nie? Więc jest taki bąbel i to jestem ja, nie? I można sobie o nim pomyśleć, czy o niej, potem sobie wyobrazić siebie na początku, no już, żeby było szybciej, na początku szkoły, tak? Pierwsze dni w szkole, już jestem trochę większa, już trochę więcej myślę, rozumiem i tak dalej, mam kolegów, koleżanki, rzeczy się dzieją, nie? Kolejny etap to można sobie przypomnieć siebie na początku okresu dojrzewania. Tam to jest kosmos, tak? To są te wszystkie rzeczy, które nam się działy, wydawały, wyrosły, tak? I tak dalej, nie? To wszystko, co się w nas wydarzyło, można sobie przypomnieć siebie z wtedy. Nie? Mhm. Moim zdaniem moment, w którym człowiek jest w okresie dorastania, to jest moment, w którym rodzi się po raz trzeci. Bo pierwszy raz się rodzi, jak się rodzi, drugi raz, jak ma bunt dwulatka i mówi nie, i zaczyna wiedzieć, że istnieje i swoje istnienie sprawdza i czuje przez przeczenie wszystkiemu dookoła. I trzeci raz i też w dużym buncie, tak? Kiedy jest właśnie w tym okresie nastoletnim, więc trzeba sobie siebie przypomnieć wtedy z tymi wszystkimi ideami, które się miało i w ogóle wartościami i cudami i zakochaniami i tak dalej, nie? Później, więc mamy powiedzmy około 12 lat, później można sobie przypomnieć sobie dalej, jak się jest nastolatkiem, już tak 16-17-letnim czy 17-letnią, no to też już jest tak trochę inaczej, nie? To już się więcej wie, już się rozumie, już się wykłóca człowiek, ale bardziej poważnie szuka swojej tożsamości, nie? I dalej powiedzmy idziemy na studia, już młodzi dorośli, poważniejsi ludzie, proszę pana, proszę pani, takie rzeczy. Później mamy powiedzmy naszą pracę zawodową, nie? Zaczynamy ją. I okej, nie? Mamy całą masę ludzi, tak? Ten bąbel najmniejszy, tak? Ta pierwszoklasistka, tak? Ta nastolatka, ta młoda dorosła, nie? Cały zestaw ludzi. I nagle, jak to jest możliwe, że ja i to maleńkie dziecko i te wszystkie osoby po drodze to jest jedna i ta sama osoba? Jest przedziwne, bo nie wyglądam jak ona, nie myślę jak ona, nie czuję jak ona, nie smakują mi te rzeczy, które mi kiedyś smakowały. Tak, nie? I teraz, co nam to pokazuje? Bo jak sobie przejrzymy te wszystkie tożsamości, czy jakby nasze ja, powiedzmy wcześniejsze, trzeba sobie zadać pytanie, co się nie zmieniło? Bo się wszystko zmieniło, łącznie ze składem tak chemicznym ciała, wszystko się wymieniło, ale coś się nie zmieniło, nie? I to jestem ja, która doświadcza tych wszystkich stanów, która ma te wszystkie cechy, tak? Która ma te wszystkie myśli, te wszystkie rzeczy, lubi lub nie lubi. Ja nie jestem swoim ciałem, tak, bo ono się zmieniło i ja jestem sobą, tylko jestem tym, czy tą właściwie, ta, która je posiada. I to jest właśnie ten aspekt człowieka, który świadczy o jego wartościowości, kiedy mówimy, że wszyscy ludzie są jednakowej wartości, właśnie dlatego, że mają coś w sobie takiego. Tutaj użyłeś takiego określenia ja prawdziwe, można o tym powiedzieć, że to jest moje ja prawdziwe, ja posiadająca te rzeczy. Jakby ktoś chciał w taki chrześcijański sposób, można powiedzieć, że dusza, chociaż mi to idealnie nie pasuje, no ale jakby najbliżej dusza, ja absolutne można powiedzieć, tak? Ja jako osoba, gdyby chciał na przykład tak jak Bierdiajew, jestem ja, która ma moje rzeczy. I mogę wtedy dodać do siebie różne cechy zewnętrzne. Mogę kupę kasy zarobić, tak? Albo zrobić furorę, tak? Albo mogę się zbłaźnić tutaj chociażby, nie? Ale nadal, niezależnie od tego, co tu się wydarzy, tak? Czy, nie wiem, zostanę kiedyś profesorą, tak? Albo, nie wiem, cokolwiek, zawsze to będę ja, nie? I no i to jest to jakby, co dla mnie też znaczy być człowiekiem. To jest być tym, kto posiada swoje cechy. I jeżeli kocha się człowieka, czy to przyjaciela, czy kogoś w takiej romantycznej, seksualnej miłości, tak, to również kocha się no tego kogoś, tak? Nie te piękne oczy, tak? Czy tam, nie wiem, niesamowity uśmiech, tylko osobę, tak, która przez te oczy patrzy, nie? No ale właśnie, co zostaje? Co jest tym ja?
Jezu, ono jest... Bo się zmienia właśnie, ani już te gusta nie są takie same, ani nawet przekonania właśnie mogą się zmienić. Sympatię, uśmiech, no różne, praktycznie wszystko mogę wymienić od tego. Tak jak sama mówiłaś, od tego bąbla. Od ciała niewiele nawet, już. Nie? No tak, od ciała poczynając. Niewiele zostaje. To co jest tym ja? Nie da się tego wyrazić. Czy tam coś zostaje w ogóle? No właśnie. Nie, to jest, bo to nie jest też byt, to jest akt odnoszenia się, można powiedzieć, tak? Natrafienia bez przerwy na siebie. Tak, i to jest coś bezpodstaciowego, to jest już poza rozumem, bo ja nie jestem moim rozumem, ja go mam. I jasne, że mogę sobie to jakoś w słowach opisywać, ale tu jeszcze piękniej pokazuję taki inny eksperyment, w którym, to jest eksperyment na człowieku, można go sobie wykonać na mnie, nie zrobi mi się tym żadnej krzywdy i się jakby wszelkich roszczeń zrzekam od razu. Trzeba sobie spróbować wyobrazić, jakby to było być mną. Jakby to było być Justyną Rynkiewicz, nie? I jak sobie człowiek zrobi, tak myśli i czuje i kombinuje, nie? No to co może odgadnąć? Może odgadnąć, jak się uczuje, tak? Bo słychać mój ton głosu, widać, jak gestykuluję, jak mówię, więc można mniej więcej, mniej lub bardziej trafnie odgadnąć, jak się czuję. Ktoś tutaj z osób, które nas oglądają, mógłby zgadnąć, jakby się czuł na moim miejscu, tak? Siedząc tutaj, mówiąc te rzeczy, machając rękami i tak dalej. I to jest... też mniej lub bardziej trafnie, ale to jest w dostępie, tak? Czyli jak ja się czuję, albo jak ktoś czułby się na moim miejscu. Ale w żadnym momencie nie da się wiedzieć, jak to jest być Justyną Rynkiewicz, mówić te rzeczy i czuć te rzeczy. Mhm. Jest takie coś, czego się nie da we mnie opanować, nie? To jest pozarozumowe, nie? Mówię, to jest to, co się we mnie nie zmieniło, to jest to, co się kocha w człowieku, to, co świadczy o naszej absolutnej indywidualności, nie? I tutaj... Jak to, o tym mówisz, to z kolei też mi się przypomniał film, inny serial, akurat moje pokolenie to ten serial doskonale pamięta, czyli z archiwum Mix. I tam pamiętam, był taki odcinek, jak Scully z Mulderem rozmawiali i Fox ją pytał, kim by chciała być ze znanych postaci. No, to jest standardowe pytanie, czy wolałbyś być Napoleonem, Einsteinem, czy tam Salvadorem Dali. Zresztą Salvadorowi Daliemu też to pytanie zadawano. I ona właśnie odpowiada, że no, nie mogę być nikim innym. Właśnie dokładnie w tym duchu, co możesz mnie zapytać, jaką funkcję mogłabym pełnić, że mogłabym zrobić to, co zrobił Napoleon na przykład, czy tam Einstein, ale nie mogę być Einsteinem, nie mogę być Napoleonem. Tak, bo i coś w tym jest rzeczywiście. Przestać być sobą, czyli umrzeć. Czyli takie zdanie, że mógłbym być kimś innym, mógłbym na pewno robić coś innego. Tak. Inaczej pokierować swoim życiem od początku do końca, mieć inne upodobania, inne, przeczytać książki, inne relacje wejść. To wszystko mógłbym, wydaje nam się, zrobić, ale czy mógłbym być kimś innym, mógłbym być tobą właśnie na przykład, a ty mną, no nie moglibyśmy być. No nie. To tak jak, to jest trochę inspirowane tym tekstem Nigella, jak to jest być nietoperzem, tak? No nie da się, nie? I nie wiem, od czego my wyszliśmy, ale to jest bardzo, bardzo istotne moim zdaniem, jakby wracając do tej autentyczności, tak? No bo to jest pytanie właśnie, co to znaczy być autentycznym czy autentyczną? I moim zdaniem to jest właśnie takie, jakby autentyczność poszerza się wtedy nasza, kiedy sięgamy do siebie, do tego czegoś, tego kogoś, do procesu, który się nie zmienił, tak? Do tej mnie, która zawsze byłam jakby sobą, nie? W sensie do mojego bycia i posiadania moich cech. I wtedy, kiedy ja wiem, że na tym poziomie do siebie Justyny Rynkiewicz nie jestem w stanie nic dodać, tak? Mówię, zrobię wielki sukces w nauce bądź filozofii, albo nie zrobię, dalej będę Justyną, nie? I jak do tego sięgam, to nagle okej, nie? To mogę sobie być autentyczna, bo znika mi niepokój. Przestaję się bać, że coś ważnego stracę, bo to, co jest najważniejsze, to, co jest właściwie istotne i to, co zawsze ze mną będzie, już mam. Nic nie muszę do siebie dodawać, nie? Ale czy to ja właśnie w takim razie, skoro ono jest, sama mówisz, że tego właśnie nie da się powiedzieć w słowach, to jest trochę pozarozumowe, takie nowe, jakoś tam przeczuwamy, no mówimy właśnie, że nie mogę być nikim innym, ale ostatecznie okazuje się, czy
Czy coś tam jest w takim razie w tym prawdziwym ja, tym wewnętrznym? Czy to nie jest tylko taka, wiesz, poduszka dopiero, w którą ale ona taka jest sama bez jakości, dopiero wbijam jak te igły różne te jakości dopiero później, ale to jest tylko taka, no... Właśnie mówisz poduszka i my jesteśmy w takim... Taka poduszeczka, wiesz, do igiełek akurat. Tak, bo my jesteśmy w takiej kulturze, która lubi sobie uprzedmiotawiać, substancjonalizować, czyli po prostu robić trwałą rzecz. Nie? A to jest proces, to jest wydarzanie się. Aha, czyli to byłoby... Ja jestem... Czyli nie substancją, bo arystotelesowską raczej, tylko tak. Procesem. Procesem, tak? Ja jestem, nie jestem Justyną, jestem byciem Justyną, tak? Jestem wyrażaniem się, jestem doświadczaniem, tak? Ale nie konkretnym obiektem. Nie? I u egzystencjalistów też by tak było właśnie? No na przykład Bierdiajew mówił, że bycie osobą, znaczy, że osoba to jest stałość w zmienności, czyli, znaczy on troszeczkę inaczej by to właśnie ujął, no ale to, co się nie zmienia, tak, więc u Sartra też jakby to bycie bytem dla siebie jest już byciem w pewnym ruchu, pewnym właśnie, poduszka jest bytem w sobie, jest dokończona, tak, i ona nic ze sobą nie robi, człowiek robi, człowiek jest procesem. No czy Sartre by to tak określił, to jeszcze ten, ale jest pewna aktywność, tak, w tym ludzkim bycie. Zresztą to, o czym ja mówię, można byłoby odnieść do tej świadomości nietetycznej Sartra, czyli jakby warunku świadomości. Ta świadomość ma swoje obiekty, ale nie jest tymi obiektami. Mhm. Nie? Coś mi się pojawia w świadomości, a ja jestem świadomością, tak, a właściwie aktem świadomości, tak, nieustannym. Czyli nie treścią tych aktów świadomych, treść zawsze przychodzi z zewnątrz, w każdym razie nie jest, nawet jeżeli jest wewnętrzna, powiedzmy, bo mogę chyba jakoś tam skierować świadomość na siebie samego, ale nawet wtedy muszę odróżnić to, co jest treścią świadomości od samego aktu świadomości, czy tego, co jest... Tak. Okej. I teraz pytanie właśnie, jak to jest beztreściowe, to jak to, co no to właśnie, znaczy, no, tak. Co to znaczy być sobą? No i czy autentyczność, to okej, dobra, no trudne pytanie, trudny temat, ale czy w takim razie autentyczność w ogóle jest, czy to jest, bo powiedziałaś wcześniej, że czasami autentyczność nie jest najważniejsza, że bywa ważna, ale to wcale nie jest najważniejsza. No właśnie, czy jest ważna? Wydaje nam się dzisiaj we współczesnej kulturze, no, że to jest dosyć ważne właśnie, żeby być sobą. Takie nawoływania pojawiają się z różnych stron. No ale właśnie, czy autentyczność to jest rzeczywiście cecha, którą powinniśmy... Znaczy cel, do którego powinniśmy dążyć. Kiedy mówimy, że autentyczność jest ważna, autentyczność jest wyrażaniem mnie, to znaczy, że ja jestem cenna. Że to, że jestem niepowtarzalna i że nikt nie jest, nie wie, jak to jest być mną, znaczy, że ja wnoszę coś, tak? I to też się troszeczkę odnosi do tego pierwszego ujęcia autentyczności. Coś, co jest oryginałem, jest cenniejsze od kopii. Nie? I coś, co jest pojedyncze, tak? Ma jakąś taką cechę, że jest niepowtarzalne, jest cenne. Tak sobie po prostu mamy. Nie? I nasza niepowtarzalność tutaj właśnie ona się, jeżeli jesteśmy autentyczni, to ona się wyraża i coś wnosi do świata. Nie? I dlatego autentyczność jest cenna. Natomiast mówię, no są rzeczy... które mogą być od niej ważniejsze, tak, w danym momencie. A na przykład właśnie? Niech to będzie zwykłe dobro drugiego człowieka, tak, mogę w pewnym momencie poświęcić jakby akt, tak, czy to, że się wyrażam, to, że jestem sobą, to, że, nie wiem, lubię być taka i taka, żeby tak komuś, powiedzmy, dać coś cennego, nie? No bo załóżmy, jasne, jak mnie koleżanka pyta, czy ja chcę do kina, a ja nie chcę, to lepiej jest być autentyczny, powiedzieć i nie chcę do kina, nie? Ale jeżeli koleżanka mówi, stało się coś strasznego, czy ze mną porozmawiasz, tak? A ja, no nie wiem, wolałabym jednak sobie zasiąść w domu z książką, no to mogę tutaj, i właśnie to też była a propos wolności i autentyczności, mogę wybrać, tak, że jednak, mówię, siądę z tobą, nie? I to nie jest autentycznie to, czego bym chciała, ale jest, ale jakby tutaj uważam, że to jest ważniejsze. Nie? No nie wiem, mogę nawet komuś pochwalić coś, tak? Powiedzmy, jeżeli jest bardzo delikatny, tak, jest, nie wiem, młodym twórcą i tak dalej, mogę powiedzieć, jasne, coś w tym dziele jest. Tak, chociaż nie dostrzegam, ale zakładam, że może być. Więc jakby takie.
Rozumiem. Bo czasami autentyczność krytykuje się w taki sposób, że mówi się, że no, a co jeżeli odkryjemy, że to moje wewnętrzne ja jest niedobre po prostu, że jeżeli będę, mam na przykład jakieś tam złe skłonności, no i no nie wiem, właśnie jestem złodziejem z natury, no i jeżeli teraz będę dążył do realizacji tego, czy uaktywnienia tej mojej wewnętrznej natury, no to będę kradł po prostu, no a to nie jest dobre. No to co najwyżej, to można byłoby sobie odkryć sobie socjopatię, ale socjopaci się nie martwią tego typu rzeczami, więc to się nie wydarza. Znaczy nie martwią się autentycznością, tak? Że... Tak, i też tym, czy to jest okej, czy nie. To, co mają w środku, bo oni są skrajnie egocentryczni i po prostu idą w to, co mają w sobie. Natomiast nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, jak natura złodzieja i uważam, że człowiek w swoim podstawowym stanie istnienia jest ogólnie rzecz biorąc dobry. Gdybyśmy sobie leżeli na trawce, tak? Jest kocyk, traweczka, niedługo to będzie możliwe, tak? 20 kilka stopni, cień, lekki wietrzyk, cudownie po prostu, jest nam fajnie, leżymy sobie, nie? Jest nam dobrze. Przechodzi sobie człowiek 4 metry dalej. Komu by się chciało wstać z kocyka, pójść i nie wiem, strzelić tego człowieka? Czy cokolwiek, nie wiem, przykrego powiedzieć chociażby? No nikomu, tak? Nawet nie wiem, jakbym miała pomidora czy cokolwiek, no to nie rzucę w tego człowieka, bo nie mam powodu. W stanie, w którym jestem spokojna, nie mam powodu, żeby czynić źle. Źle robi zło drugiemu człowiekowi, wyrządza się tylko w dwóch przypadkach, kiedy, to jest właściwie dwie wersje jednego przypadku, albo kiedy się boję, tak, i to jest po prostu obrona siebie, albo kiedy kiedyś byłam ofiarą. I wtedy próbuję się stać katem, tak, ale to jest ze strachu. Mam takie wrażenie, że jeżeli ja będę teraz niedobra, to już więcej się w tej pozycji ofiary, tak, skrzywdzonej osoby nie znajdę. I to tak samo jest po prostu strach. Więc właściwie biologicznie jest bez sensu robienie czegokolwiek złego, tak? Bo się można napotkać na odwet i reperkusje. Nie? Więc kiedy tylko możemy, wybieramy jakby łagodny sposób życia. Nie? Dopiero kiedy jest jakieś zagrożenie, że czegoś, boję się, że czegoś nie dostanę, że ktoś mnie zaatakuje, że ktoś przekroczy moje granice, wtedy jest wzbudzenie w ciele, jest ta reakcja walcz lub ucieka. Jeżeli ktoś jest silniejszy ode mnie, to pójdę w strach i ucieczka. Jeżeli ja jestem silniejsza, tak przynajmniej mam takie wrażenie, to będę atakować. Nie? Natomiast człowiek sam w sobie, jakby się tak przyjrzał sobie z łagodnością, ze zrozumieniem, z wyrozumiałością, się okaże, że w środku jest dobry, tylko najprawdopodobniej przerażony. Tak? My bardzo mocno jakby tutaj coś powiedziałaś, a że znajdziemy coś takiego w sobie niefajnego. Tak, tak, tak. No. Nie, jakby jeżeli Państwo uważacie, że macie w sobie, że coś jest z Wami nie tak, że macie tą ciemną stronę, to raczej nie tak. Często my się uczymy tak myśleć o sobie, ponieważ niestety mamy kulturę, która jest wychowawcza. To jest kultura, która mówi, że małe dziecko to jest jeszcze taki niedokończony człowiek, że go trzeba wziąć i w karby włożyć, tak? Więc wtedy człowiek się uczy, że jest nie okej. Jeszcze no dawno temu, teraz to troszeczkę się poprawia, wychowanie w ogóle było oparte na negatywności. Mój kolega psychiatra mówi, że dziecko słyszy dziennie kilkadziesiąt do kilkuset negatywnych komunikatów. Nie ruszaj, bo zepsujesz. Jak ty wyglądasz? A Kasia coś tam i tak dalej. I uczymy się, że coś jest z nami nie tak. To Aleksander Lowen pisał, nie znam wielu osób, które wyszłyby z okresu dojrzewania bez takiego poczucia, że coś z nimi jest nie tak. No tak niestety mamy, nie? I później właśnie się boimy, że coś jest w środku z nami nie w porządku. Ale to nie jest tak, nie? Po prostu człowiek robi najlepiej jak potrafi, ale nie zawsze jest w stanie sobie poradzić też z tym lękiem, z tym bólem, z tym żalem. Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś mnie bardzo mocno skrzywdził, powiedzmy mnie upokarzał, to jest takie pragnienie, żeby chociaż raz w życiu nie być tym upokorzonym, być po tej drugiej stronie. I to jest ludzkie. I czasami mamy siłę i to jest heroizm wręcz. I nie wiem, byłam upokarzana, nie robię tego, nie? Powiedzmy, no nie wiem, dawno temu to było jeszcze legalne, powiedzmy, ktoś mnie bił, teraz wiem, że nie uderzę, tak staram się ten. Ale nie każdy ma tyle siły, nie? Natomiast to nie znaczy, że jesteśmy źli. Z natury. Tak. Poza tym w ogóle człowiek ma bardzo dużo tak zwanych intruzji. No, intruzje to może duże słowo, ale takich myśli. Stoi na peronie i mówi, a jakbym go popchnął, mu się pojawi w głowie, ma w ręce nóż, a jakbym dźgnął kogoś albo siebie, nie? I ma takie myśli, i to każdy może mieć.
no i myślę sobie, Boże, coś jest ze mną nie tak, no kto zdrowy ma takie myśli, nie? Natomiast prawda jest taka, że nasz umysł sobie analizuje sytuację. I to robimy na takim poziomie nieświadomym, my tego nie wiemy, co wszystko sprawdza, żeby się mogło wydarzyć źle. Nie? Tam sobie mogę myśleć, co by było, jakbym kopnęła tą szklankę. Nie? I takie rzeczy przychodzą do głowy. Jeżeli pojawi się jakaś opcja, która jest dla mnie bardzo mocno emocjonująca, na przykład bardzo jej nie chcę, to ona ma taki ładunek, że przechodzi do świadomości. I tak naprawdę te rzeczy, które nam przychodzą do głowy, właśnie jakbym go popchnął, albo jakbym skoczył, nie? Tak. To są te rzeczy, których nie chcemy bardzo. I dlatego one się nam pojawiają, nie? Więc i my się boimy tak, że Boże, jak ja pomyślę głębiej o sobie, to się okaże, że jestem psychopatką, tak? I ludzie nie tylko bym podeszła jak pięciu po kolei z tego peronu, ale to nie tak, nie? To jest po prostu działanie mechanizmu psychicznego i jest dość niepokojące, ale jest zupełnie naturalne. Jak te myśli takie bez przerwy, dźgnąłbym kogoś, zepnął z peronu, zrobił mu sobie krzywdę, a co będzie, jak nie wiem, dziecko, które mam swoje upuszczę, jak one nie chcą odejść, no to trzeba do specjalisty, tak? Ludzie, terapeuci wiedzą, jak z tym pomóc i to jest prosta sprawa, ale to nie świadczy o tym, że człowiek jest zły. Niedobrze, jakby źle o człowieku świadczy to, co robi, tak? To, że ma te impulsy i ich, powiedzmy, słucha, że nie mówię, że za każdym razem można to wybrać, ale jest zawsze pewien margines, tak? W którym mogę te impulsy kontrolować, tak? Powiedzmy, zmęczona, głodna, rozchorowana, okrzyczana, powiedzmy, tak, przez koleżankę w pracy i tak dalej. No, mam bardzo mało siły psychicznej i samokontroli, więc jak mnie już się bardzo śpieszę, to jest spora szansa, że ja wybuchnę na panią w sklepie, nie? No i Sartre mówi, zawsze mogłaś nie wybuchnąć. Ja mówię, są takie momenty, które są silniejsze od człowieka, nie? Że jednak gdzieś tam jest ta granica. Natomiast nie robimy tego, bo chcemy. Czyli nie. To nie, nawet jeśli coś takiego robimy, to raczej nie, to nie jest autentyczne. W tym sensie, że to nie jest w zgodzie z tą moją głęboką naturą, tylko właśnie raczej no po prostu jakieś inne mechanizmy tam zadziałały, ale to nie jest tyle, że to jest w zgodzie z moją naturą. No i rozumiem, że jesteś optymistką, że ta nasza natura wewnętrzna jest jednak dobra. Nikt nie jest z natury zły, rozumiem, tak, człowiek, znaczy, tak? Ja uważam, że mam racjonalny argument i nie, że jestem realistką w tym obszarze, tak, ale jest to przyjemne. Ale to jest realizm optymistyczny. Optymistyczny, tak, bo można oczywiście argumentować za innymi rzeczami, bo jesteśmy zdolni też, no nie da się ukryć do strasznych rzeczy. No właśnie, no ludzie robią straszne rzeczy czasami. I to ludzie, którzy nie są jakby określani jako psychopaci, no, to są ludzie, którzy żyją na co dzień. Tak, też się pojawia to znane hasło, które na pewno nieraz Państwo słyszeliście o banalności zła, no ale dokładnie, to robią straszne rzeczy ludzie, którzy no, tak pozornie wiodą normalne życie. Nie powiedziałoby się, że to jest złoczyńca, który mógł tyle złego narobić. A robi, nie? Wydaje mi się, że to jest, że to tutaj oni sobie, to też mówiliśmy o tej fudze, dysocjują pewne zachowania, tak? Ja znam człowieka, który mi wdał taką sytuację, gdzie dorosły mężczyzna po prostu no raz na czas tak się wściekał, że po prostu gonił swojego syna, tak, żeby go po prostu dopaść i stłuc. A później, tak, kiedy była o tym rozmowa, mówił, nic takiego się nie wydarzyło. I nie kłamał, tylko autentycznie wierzył. Mówi, no co wy opowiadacie, przecież nie zrobią czegoś takiego, no co wy, nie, gdzie, jak, ten, nie. A jednak i po prostu dysocjował, wycinał sobie to doświadczenie, tak? Ono było po prostu dla niego za trudne. Mm-hmm. Nie? Gdzieś tam tak go zżerało go poczucie winy, że gdzieś tam ten mózg sobie w ten sposób radził. No właśnie, no ale cały czas wracam do tego, no ale czy to nie wynikało jakoś z jego natury jednak, że ścigał tego syna? No to jest pytanie, po co? Co się takiego wydarzyło? Co on chciał uzyskać, tak? Tym, że powiedzmy go dopadł. No i tutaj no, mamy tą drastyczną rzecz stłuk, tak? Raczej nie po to, żeby sobie sprawić przyjemność, tylko gdybym ja sobie miała strzelać, tak, co mi się tam mogło zrobić w głowie, najprawdopodobniej bał się, że straci jakiś rodzaj autorytetu, że zostanie na przykład ośmieszony tym, że syn go nie słucha, tak? Że poczuje się zignorowany, może to go przerażało, tak? Że gdzieś tam całe życie na przykład może mieć taki wielki kompleks na temat tego, że nie jest ważny, nie? No i teraz... Ale rozumiem, że te wszystkie rzeczy byłyby w pewnym sensie nieautentyczne, znaczy to nie są jego jakby, tylko naleciały, no bo
jeżeli to jest jego, tak, autentyczne, no to to jego autentyczne zachowanie no jest nie najlepsze. Ściga syna i go leje. Tak. Tylko chodzi o to, czy to wynika właśnie z jego natury, czy nie? Nie, nie, no to byłby taki mechanizm, w którym on ulega swojemu strachowi, tak? Czy jakiemuś kompleksowi, który się wyraża i że jest, no ten kompleks, ten strach, tak? Niepokój jest tak duży, że prowadzi do przemocy, nie? Że on gdzieś to nie umie sobie z tym inaczej poradzić. Natomiast byłoby to mechaniczne. To by nie było świadome, tak? Dodam sobie teraz poczucia wartości, tak? Wyżywając się na słabszym. Tylko w tych momentach, no to jest po prostu taka porcja emocji, tak, która sprawia, że tracimy kontrolę. Ale mówię, jest tu też pewien taki moment, gdzie jeszcze tą kontrolę mamy i nasza jakby odpowiedzialność jest za to, co my z tym zrobimy, tak, w sensie takim, kiedy czuję, że mi się zbiera, kiedy czuję, że się zaczynam złościć bardzo albo cokolwiek mi się dzieje, no to czy puszczam tą samoświadomość, czy ją odpuszczam, powiedzmy, i odpuszczam kontrolę i wtedy przestaję być autentyczna, wtedy też przestaję no, po prostu panować nad sobą, robię rzeczy, czy jednak zadam sobie ten trud, nie? I to jest właściwie, czy wytrzymam ten strach, który mi się pojawia, tak? Bo załóżmy właśnie, że robimy, to też jest a propos troszeczkę z poczucia własnej wartości i co zrobić, jak się narobiło złych rzeczy, bo oboje żeśmy już narozrabiali w życiu sporo. Na pewno. Nie powiem ci skąd wiem, ale wiem. Wiem to też o państwu. Narobimy ich też całą masę, nie? Ale tu chodzi o to, załóżmy, że nie wiem, mam podwładną, na którą nakrzyczę strasznie, nie? Już nie będziemy z tym drastycznym przykładem, bo tam krew w żyłach, ale nakrzyczałam na podwładną, nie? I teraz jak sobie siedzę, to wiem, że tego nie wolno robić, że to jest nie w porządku, nie? Ale w tamtej chwili ja uważałam, że to zachowanie jest słuszne, a nawet konieczne. Coś takiego się wydarzyło między nami, że ja czułam, że jeżeli nie nakrzyczę, jeżeli nie podniosę głosu, to coś się złego wydarzy, nie? I ja mówię, albo się bałam, że mnie zignoruje, albo się bałam, że popełni błąd i cała firma, nie wiem, będzie miała kłopoty, albo się boję, że straci do mnie szacunek, tak? Albo że ja nie ugram swojego i wrócę do domu, nie wiem, z poczuciem, że nie umiem zarządzać zespołem. Czegoś się wystraszyłam. Nie? I w tym strachu, którego nie opanowałam, tu jest moja odpowiedzialność, dopuściłam się tak rzeczy, których nie chciałabym robić. Bo myślę też, że może to być tak, ten strach może tam być, ale taki nieuświadomiony. No często krzyczymy właśnie na przykład na kogoś, no bo się po prostu zdenerwujemy, nie hamujemy się już, ale to nawet nie jest do końca uświadomione dlaczego. To później, post factum, jak patrzę na tę sytuację, to mogę zobaczyć, że to wynikało z lęku przed tym czy przed tamtym. Ale w samym momencie, jak to robiłem... To jest taki, jak chce człowiek dobrze... Jak ma rzeczywiście rozwiniętą taką obserwację siebie, samoświadomość, to sobie wyłapie ten moment, czego się, tak jak mówisz, nie? Czego się wystraszyłem. Często jest nam też tak, że troszeczkę do tych rzeczy, które się dzieją, dokłada się nam no niestety trauma z dzieciństwa. Tak? Załóżmy, że no nie wiem, jest człowiek, którego rodzice permanentnie się spóźniali, zawsze był ostatnio odbierany z przedszkola, tak, z urodzin i tak dalej i tak się czuł, nie wiem, niechciany, niekochany przez to, nie? No i później spóźniasz się do takiego człowieka 7 minut, a on się czuje, jakby odzywa się w nim to cierpienie, które ma z dawna, tak? To jest po prostu skojarzenie, to jest ta sytuacja, czekam na kogoś, zależy mi, on się nie pojawia, nie? I wtedy spóźniasz się do takiego człowieka, no i oberwiesz, tak, za jego, się tak kolokwialnie wyrażę, starych, nie? No oczywiście, że mamy tego bardzo dużo, no to trzeba z tym na terapię, nie? Ale mówię, są takie rzeczy w nas, które no, wygrają z tym, tak? Że się właśnie zezłoszczę, chociaż nie powinnam, na karbie różnych rzeczy, nie? Ale też ja uważam sobie się, że zawsze tam jest jakiś strach po prostu. Okej, tak? Rozumiem, tylko cały czas moje pytanie, bo mówimy o autentyczności, na ile to są autentyczne zachowania? Na przykład właśnie to, co mówisz, ten człowiek, który był ciągle ostatnio odbierany z przedszkola i mu zostaje ten lęk przed tym nie, spóźnianiem się czy tam czymkolwiek. Czy to jest jego natura właśnie taka wewnętrzna, że on ma ten lęk, czy to mu zostało wrzucone od kogoś z zewnątrz? Czy jak on się właśnie denerwuje na kogoś, kto się do niego spóźnił, to jest przejawem jego autentyczności, jego autentycznej natury, czy raczej właśnie czegoś zewnętrznego, nie jego? No mi się wydaje, że to jest troszeczkę automatyczne, więc jest poza autentycznością, nie? No właśnie. Autentyczne w tej sytuacji byłoby powiedzenie
kurde, strasznie mnie dotknęło, tak? Ja wiem, że to tylko 7 minut, ale kurde, boję się, boli tak, jakbyś mnie porzucił, nie? I to jest autentyczne, powiedzmy, że tak przeżywam, to mówię. Nieautentyczne byłoby powiedzenie, o dobra, nic się nie stało, jest spoko, nie? Natomiast to, kiedy po prostu nie myślę o tym, o tej reakcji, z automatu się robię wściekła i to okazuje, czy rozżalona i to okazuje, to wtedy jestem poza autentycznością. Mhm. Bo tak jak mówiliśmy o tej autentyczności i wolności, nie? Że jeżeli ja mam, wolność jakby każdy człowiek ma, ale w różnym stopniu realizuje, tak? Im bardziej jestem świadoma w swoim zachowaniu, tym bardziej jestem wolna. I teraz, jeżeli ja świadomie wybieram, mam moment świadomego namysłu i potem mówię, tak się poczułam i to jest prawda, to jestem autentyczna, mogę świadomie wybrać, żeby nie być autentyczna i powiedzieć, nic się nie stało, albo mogę w ogóle jakby poza autentycznością postąpić mechanicznie. Ale wtedy, żebym zaryzykowała, że to... No tak, to by było poza autentycznością. Bardziej nieautentyczne, na pewno nie byłoby autentyczne, ale też nie byłoby taką nieautentycznością, kiedy ja udaję. Nie? To by było po prostu praktycznie nic nie robię, co ze mnie wychodzi. To tak jakby ktoś tu rzucił, powiedzmy, we mnie poduszką i obroniłabym się, tak? Machnęłabym ręką. Odruch bezwarunkowy, rozumiem. Tak, poza świadomością, nie? Mhm. Bardziej skomplikowany na tym przykładzie tego spóźnialstwa. Tak, tego spóźnialstwa, ale jednak... Bez udziału świadomości, bez zastanowienia się nad tym, z marszu. Czyli, okej, albo to jest jeszcze jeden ciekawy wątek, na który zwróciłaś uwagę, że jeżeli chodzi o zachowania ludzkie, no to możemy mówić o autentycznych, nieautentycznych, ale są w ogóle zachowania poza tymi kategoriami, nie dające się jakby w ogóle, nie do wszystkich zachowań ludzkich to by się aplikowało. No i do tych automatycznych, one w tym sensie nie są autentyczne, no ale nie są też nieautentyczne, że tam właśnie kłamiemy. Po prostu są pewne zachowania, których nie oceniamy w kategoriach autentyczności w ogóle. Tak, to jak chrapanie też, tak, kichanie powiedzmy. Oczywiście można udawać, że się kicha, nie? No ale załóżmy... No tak. Ale jak jest... Okej, w porządku. Dobrze, powoli już zbliżamy się do końca, ale jeszcze chciałbym dwie rzeczy cię dopytać. Jedna to jest no, trochę powiedzmy zabawa logiczna związana z pojęciem autentyczności. To z kolei Artur Schutta w swoim tekście w tym najnowszym numerze na to zwraca uwagę. W trochę zawoalowany sposób, ale to ten problem. Paradoks autentyczności, tak to sobie nazwijmy. Jeżeli autentyczność ma polegać na tej zgodzie ze swoim wewnętrznym ja, no to rodzi się takie pytanie, skąd się wzięło to wewnętrzne ja? Jeżeli jest to coś, to ja takie głębokie, no to skąd ono się wzięło i ta natura jego? No, jeżeli ono się wzięło skądś z zewnątrz, czy to Bóg, czy natura, czy tam kultura, czy ktokolwiek, ale ktoś po prostu mi to dał, no to nie jest do końca moje, no jakby nie mam na to wpływu, ja dostałem to z zewnątrz, więc to nie jest takie wewnętrzne, prawdziwe. Ale z kolei, jeżeli ja jestem autorem sam tego wewnętrznego ja, no to jakie ja? Muszę być ja wcześniej, żeby móc być tego autorem. Czy to pojęcie autentyczności w takim razie nie jest wewnętrznie sprzeczne trochę, czy paradoksalne w takim razie? Jest paradoksalne, jeżeli zostaniemy na tym poziomie cech, tak? Czyli właśnie i natury, którą mam, tak? Jakiejś struktury charakteru. No bo tutaj tak, mogę w pewnym sensie... No dzieją się te wszystkie rzeczy, które ty powiedziałeś, tak? Jeżeli to jest mój charakter, to ja go nie wymyśliłam, no musiałabym jakiś mieć, żeby jakiś wymyślić i jest to błędne koło. Natomiast jeżeli zostaniemy przy tym niewyrażalnym takim ja jako procesie, ja, które odnosi się do siebie, no to wtedy jest to już możliwe. To jest takie trochę tworzenie ex nihilo, czegoś z niczego, tak? No i uznaje się jakby z jednej strony, że to jest taka cecha boska, nie? Że my ludzie tego nie potrafimy. Ale pojawia się to tworzenie z niczego w wielu jakby kulturach, w wielu mitach, tak? Oczywiście bardzo mocno w chrześcijaństwie zaakcentowane, ale ogólnie jest, nie? Moim zdaniem człowiek w mit nie włożył niczego, czego nie ma w sobie, tak? I jest taki, no to jest tajemnicza sprawa, tak? Ta ja, która odnosi się do swoich cech. Ale tak, wtedy dochodzi do czegoś takiego, tak, że wytwarzam właśnie, jakby jestem takim aktem twórczym,
tak? Jestem sobą odnoszącą się do tego, co się dzieje ze mną, do swoich cech, do swojego ciała i jednocześnie wytwarzam sama siebie, trochę jak ten duch absolutny Hegla, który się przegląda w swoich dziełach, nie? Więc jeżeli założymy, że jest świadomość, która jest nietreściowa, to jest to bycie Justyną, tak? Gdzie musimy zamknąć, bo już dalej nic więcej nie powiemy, tak? To wtedy jakby tutaj autentyczność nie jest już taka paradoksalna. I to jest przedziwne, ponieważ ona jest beztreściowa, a jednocześnie, kiedy ja robię pewne rzeczy, to czuję, tak? To chyba w jednym z tych artykułów było właśnie określone, ja czuję zgodność ze sobą. Ja czuję, że to jestem ja, że mi to odpowiada, nie? Że to jest coś, czego chcę, z czym ja jako Justyna się po prostu w danym momencie zgadzam. Nie? Wtedy mogę wiedzieć, czy jestem autentyczna, czy nie. Mogę się na tej podstawie ocenić. Okay. Tak, no ale musimy tak zapostulować pewien tajemniczy byt, żeby proces. Który sam w sobie trochę no, jest powiedzmy tajemniczy, właśnie tak jak mówisz, żeby uniknąć tej paradoksalności, bo gdyby ta tak, ja to miało polegać na takim zestawie jakichś cech w takim razie, rozumiem, no to będzie to trochę paradoksalne. Tak, to jest, znaczy tam uciekam przed paradoksalnością w tajemnicę trochę, tak? Tak, w coś niewyrażalnego, w coś, co jest też na poziomie przeżycia. Bo tu jest u nas też taki duży kłopot w naszej zachodniej kulturze, że my uwielbiamy rozum i uwielbiamy nazwać. Jak jest nienazywalne, to jest trochę dramat, co z tym począć. Jasne, to jest niedyskutowalne, ale to jest na poziomie przeżycia, tak? Jest coś takiego, że ja jak robię te rzeczy, to się jest we mnie zgoda. A jest coś takiego, że robię i kurde. I tak mi się robi, nie? To ja tu pokazuję Państwu na migi troszeczkę z moim ciałem, nie? Ale to znaczy, że coś kombinuję, tak? Napinam się i wiem, że to nie jest w zgodzie ze mną. Okej. Okay. No dobrze, i jeszcze ostatnia rzecz. Totalna zagadka. Tak, no. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, która w zasadzie była na samym początku, czyli, bo mówiliśmy o tej autentyczności w tym drugim znaczeniu, ale wróćmy jeszcze może na koniec właśnie do tej w tym pierwszym, czyli po prostu, że coś jest oryginałem, nie jest falsyfikatem, nie jest podróbką. I w tym najnowszym numerze znajdziecie też Państwo znakomity tekst Moniki Bokiniec właśnie o autentyczności w sztuce, polecam wszystkim Państwu. I autorka tam przypomina na początku znaną prowokację, na pewno źle wypowiem to nazwisko, Han van Megerena, który podrabiał idealnie, znakomicie wcześniejszych twórców. To rzecz dzieje się na początku XX wieku. On podrabiał przede wszystkim obrazy Vermeera. I tak znakomicie je był w stanie podrabiać, że specjaliści od Vermeera uznawali, że tak, to są prawdziwe Vermeery, oryginalne, właśnie autentyczne w tym sensie Vermeery. Tak. I one nawet wisiały w galeriach. No on później przyznał się po jakimś czasie, że to on te obrazy namalował. No i one zostały zabrane z tych galerii, już ich nie podziwiano, no bo okazało się, że to nie Vermeer jest ich autorem. Ale co się stało? No bo obraz się nie zmienił. Wcześniej ludzie tam przychodzili i dostrzegali coś w tym obrazie, coś tam do nich właśnie mówiło. Później się dowiedzieli tylko, że to nie jest oryginał w tym sensie, że no kto inny jest autorem niż to się na początku mówiło. Ale ten obraz no nie zmienił się przecież. Dalej jest fizycznie taki, jaki był. Kolory ma takie, jakie miał i przedstawia scenę, którą przedstawiał. To dlaczego ta oryginalność jest tutaj taka istotna? Co tu się zmieniło? Znaczy ja myślę, że to jest ta kwestia po prostu społecznego postrzegania, może nawet, a niech będzie, powiem co myślę, snobizm pewien, tak, mógł tutaj się pojawić, ale z drugiej strony jest pod tym taki troszeczkę psychologiczny mechanizm, który każe nam walczyć o to, czego jest mniej. I oryginalnych, tak, Vermeerów jest mało. Jeżeli to jest Vermeer, powiedzmy, to jest ograniczona pula tych obrazów, tak? I one się nam wydają po prostu cenniejsze. Na tym polegają wszelkie promocje, które mówią, zostało tylko 15 dostępnych egzemplarzy, tylko 2 dni. To jest to, że jakby no rzeczy też te, które są rzadkie, powiedzmy, jak nie wiem, rzadkie kamienie szlachetne, one są najdroższe, najcenniejsze, nie? To jedno takie, no i no związane tak z tą po prostu unikalnością, nie? Natomiast no
też może jest tu jakiś aspekt tego szacunku do twórcy. Właśnie, bo mógłbym sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład tych podróbek Vermeera jest jeszcze mniej niż oryginałów Vermeera, wiesz. Nie wszystko zostało podrobione, więc jakby są jeszcze rzadsze te podróbki niż te akurat, które wyszły spod tak, tego konkretnego... Tak, i gdybyśmy tutaj zaczęli sobie cenić drugą stronę, nie? Ach, wspaniała akcja społeczna, ach, wspaniała prowokacja, to tak, mogłoby się okazać, że podróbka Vermeera z racji tego, że jest rzadsza, jest, robi się jeszcze bardziej cenna. No wydaje mi się też, że jest po prostu przyjęte, przynajmniej w naszej kulturze, także ten oryginał, tak, gdzieś się to ceni, też ten ideał twórcy, tak, gdzieś samo tutaj nazwisko wiele daje, autorytet, bardzo mocne zjawisko u nas w kulturze, tak, już nie pamiętam, kto to był, ale też a propos właśnie sztuki, pewna prowokacja, gdzie książkę, która zyskała jakąś super nagrodę, człowiek rozesłał do wydawnictw pod zmienionym nazwiskiem i mu wszystkie odrzuciły, tak, dostał za to nagrodę wcześniej, natomiast później mu powiedziano, że no sorry, no ale nikt się tym nie zainteresuje, to proszę próbować dalej i tak dalej, nie? I tutaj cenimy nazwiska, może też trochę dlatego, że tu mówimy o autentyczności obrazu, nie? Mhm. Ale jeżeli to ten Vermeer narysował, namalował, tak? Mhm. No to on się w tym wyraził, nie? Załóżmy, że to zakładamy, że był autentyczny w tym swoim dziele, nie? I wtedy my nie kupujemy tylko obrazu, kupujemy właśnie tą indywidualność tego człowieka, nie? I tutaj zakładamy, że on się też właśnie wyrażał poprzez obraz, a jego twórca już nie wyrażał swojej jakby tej... artystycznej części, tylko taką prowokacyjno-społeczną, więc to jest bardzo cenne moim zdaniem. Tak, i fajnie byłoby mieć taki obraz, bo to coś pokazuje. Tak, tą podróbkę po prostu nawet mnie kręci bardziej. Niż Vermeer. Tak. Natomiast no właśnie o to chodzi. Dlaczego to jest takie cenne? Bo zakładam, że tam jest Vermeer, nie? Mhm. Tak, Vermeer, że się w to wszystko, że się w tym przejawił, nie? A tutaj to już zakładamy, że to nie jest przejaw autentyczny człowieka, tylko że on nas wyoszukiwał, tak? No w sumie nas wyoszukiwał, no taka prawda. Specjalistów to możemy się cieszyć, że ich również. Ale tak, nie zakładamy, że tam jest osobowość człowieka przelana w tych podróbkach, tylko jego cwany plan. Tak? Okej, rozumiem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Justyna. Czy mamy jakieś pytania od Państwa? Nie widzimy pytań. W numerze jest jeszcze więcej problemów, nie wszystkie byliśmy w stanie tutaj poruszyć, także zachęcamy do lektury numeru. Jeszcze raz pokażę, autentyczność, najnowszy, obecnie dostępny w Empikach i innych salonikach prasowych. Przypominamy też Państwu, zwłaszcza tym z Lublina, o psychokinie. Kiedy? Jeszcze raz. 28 marca o 17 na Auli Wydziału Filozofii i Socjologii. To jest tam na placu Marii Curie-Skłodowskiej. Można sobie też wpisać przyjazny Uniwersytet UMCS i tam jest wszystko, mnóstwo ciekawych rzeczy, a niektóre otwarte tak dla osób z miasta, więc serdecznie zapraszamy. Więc zapraszamy również na UMCS. Justyna, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Do widzenia.